Wójt Lisiej Góry, zgodnie z anonsem, w środowy poranek. Arkadiusz Mikuła, dzień dobry, panie wójcie. Dzień dobry, witam panią redaktor, witam wszystkich radiosłuchaczy. No i na początek pytanie od naszych słuchaczy, którzy piszą do mnie w ten sposób. Dużo się mówiło kilka miesięcy temu na temat obwodnicy Lisiej Góry. Czy jest jakikolwiek ruch w tej sprawie, jakakolwiek informacja nowa? Cały czas proceduje Wojewódzki Sąd Administracyjny w tej kwestii. Są rozpatrywane wnioski, odwołania i wnioski chociażby mieszkańców o to, żeby dopuścić ich jako strony w postępowaniu. Sporo takich wniosków To nie jest dużo tych wniosków, natomiast wiem, że część jakby tych wniosków zostało odrzuconych przez WSA. Mieszkańcy zażalili się i NSA będzie tą kwestię rozpatrywało. Do tego momentu, jak NSA nie rozpatrzy tej kwestii stron w postępowaniu, to WSA jakby samo to meritum sprawy co do odwołania od decyzji środowiskowej wstrzyma się oczywiście do tego momentu, kiedy NSA albo uzna te osoby za strony w postępowaniu, albo nie uzna, więc jest taki prawny po prostu w tej chwili pad. Jest oczekiwanie na orzeczenie NSA i WSA tutaj do tego czasu na pewno nie będzie rozpatrywało, ale ja myślę, że to są tygodnie, nie miesiące już, bo to wszystko trwa pomalutku, pewne te po kolei orzeczenia schodzą. Panie wójcie, to są formalności, a jakie są szanse takie fizyczne, faktyczne na rozpoczęcie tej inwestycji? No ja cały czas mam nadzieję i rozmawiam z Zarządem Województwa Małopolskiego na ten temat, żeby i w naszym budżecie gminy na przyszły rok i w budżecie województwa małopolskiego, a tak naprawdę Zarządu Dróg Wojewódzkich, znalazły się pieniądze na to, żeby ogłosić w przyszłym roku przetarg na projekt obwodnicy. Byłoby to zadanie dwuletnie, wykonanie projektu i uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej. Pierwsze jakieś, powiedzmy, odzewy i dyskusje po tych spotkaniach są dosyć pozytywne. Wiem, że Zarząd Dróg Wojewódzkich analizuje ten stan prawny samej kwestii właśnie odwołania i w którym miejscu jest decyzja środowiskowa. Natomiast trzeba pamiętać, że ta decyzja, ja jestem dobrej myśli, bo ona była naprawdę bardzo skrupulatnie, dokładnie napisana, wydana w moim przekonaniu z utrzymaniem wszelkich formalnych, niezbędnych standardów uważam, że jest na dobrym poziomie, co zresztą najlepszym dowodem jest na to, że samorządowe kolegium odwoławcze w pierwszej instancji utrzymało w mocy tą decyzję środowiskową, więc ja jestem dobrej myśli, że dosłownie w ciągu tych kilku najbliższych tygodni, miesięcy tego roku, mam nadzieję, jeszcze sprawa WSA się zakończy, a to byłby jakby kolejny taki plus i sygnał do Zarządu Województwa Małopolskiego, że warto te pieniądze przeznaczyć w przyszłym roku i rozpocząć projektowanie. Panie wójcie, żeby to nie było wróżenie z fusów, to zapytam znów za mieszkańców. Jakie są realne szanse na powstanie tej inwestycji? Czy w ciągu najbliższej pięciolatki ona będzie? Zakładam, że mam nadzieję, że tak, jeżeli będzie finansowanie, nie wiem, jaka będzie nowa perspektywa. Mhm. Tutaj jest mnóstwo rzeczy i dzisiaj pewnie nikt w Polsce nie jest w stanie powiedzieć, jaki będzie budżet chociażby województwa małopolskiego. Jest kwestia Brexitu, jest kwestia całej nowej perspektywy, nowego budżetu Unii Europejskiej. Natomiast myślę, że bardzo realne jest, że w 2020 i 2021 będzie powstawał projekt i na to pieniądze znajdziemy i w budżecie gminy, droga, i w budżecie województwa. Jak rozumiem, 2021 projekt, rozumiem, że 22 formalnie będziemy gotowi do tego, żeby rozpocząć budowę. Która potrwa? No, to jest już pewnie pytanie, może zbyt szczegółowe na ten moment. Pewnie nie dłużej niż 2 lata, tak zakładam, ten odcinek. Natomiast najważniejsze, że było finansowanie, a to jest od tak wielu czynników zależne, że dzisiaj, tak jak powiedziałem, myślę, że nikt nie jest w stanie na to odpowiedzieć. Czy w 2022 będą te pieniądze? Mam nadzieję, że tak, ale ważniejsze na ten moment, żeby było pozwolenie na budowę. Panie wójcie, Urząd Gminy się chwali wykonaniem odwodnienia ulicy Długiej w miejscowości Lisia Góra i czytam sobie z komunikatu prasowego. Zadanie polegało na wykonaniu odwodnienia poprzez budowę odcinka kanalizacji deszczowej oraz rowu otwartego wraz z umocnieniem. A mieszkańcy pytają wprost, czy te inwestycje można traktować jako zabezpieczenie przeciwpowodziowe? No ja myślę, że na pewno poprawę sytuacji. Myślę, że jeżeli chodzi o ulicę Długą, mamy jeszcze drugi taki odcinek rowu, który przebiega rzeczywiście długim odcinkiem do odbiornika, jakim jest potok i tam musimy również poprawić ten rów. Są to wody, które rzeczywiście zbierają się z ulicy Długiej i tutaj od kilku lat mieszkańcy o to prosili, wnioskowali przy naprawdę niedużych opadach deszczu, ulewach byli podtapiani, byli zalewani.
kampanii. Ten odcinek, który został wykonany w tym roku, na pewno tą kwestię usprawnił. Już mamy na to dowody, ponieważ po ostatnich intensywnych opadach deszczu nie było żadnego kłopotu. Przyglądaliśmy się, jak to wszystko funkcjonuje i bardzo dobrze to wszystko zadziałało. Taki odcinek będzie również wykonywany w innej części ulicy Długiej, tam, gdzie również między domami prywatnymi jest rów odprowadzający wodę z kolejnego odcinka ulicy Długiej, ale mamy takich odcinków więcej i mamy taki odcinek również w Włókowej, w Starych Żukowicach robimy pewne poprawy jakby odprowadzenia wody z dróg gminnych. Co jakby jest też efektem tego, że tych wód pewnie przybywa w rowach, ponieważ mieszkańcy budując domy, budują kostkę, zasypują, utwardzają grunt. Rowy. Może nie tyle zasypują rowy, co zlewnia jest coraz większa. No siłą rzeczy gdzieś ta woda opadowa z podwórek, z placów przy domach trafia do tych rowów przydrożnych, jest jej coraz więcej. Natomiast ja myślę, że kierunek, jaki trzeba będzie realizować, jaki mieszkańcy, nie tylko gminy Lisia Góry, ale wszystkie gminy będą musieli się zastanowić i poszukać dobrych rozwiązań, to jest zatrzymanie wody. My się zbyt szybko pozbywamy wody. Najłatwiej dzisiaj jest wykostkować, powpinać rynny do jakichś tam rowów, między innymi przydrożnych. Nie ma ujścia. Gdzie tak naprawdę do tych rowów nie powinna ta woda być wpinana, ale po pierwsze nie ma ujścia, po drugie proszę zobaczyć, jakie mamy anomalie. Po silnych opadach deszczu następuje 3-4 tygodnie bez kropli wody i zaczyna być kłopot z podlewaniem ogródków. A dlaczego tej wody deszczowej nie wykorzystać na przykład do podlewania trawnika, do podlewania ogródków? Trzeba ją zebrać, trzeba ją zmagazynować. Ja myślę, że tutaj powinniśmy wspólnie, zresztą taki temat gdzieś się zaczyna pojawiać na spotkaniach z wójtami powiatu tarnowskiego, żeby pomyśleć być może o jakichś programach, być może o jakimś wsparciu takich inwestycji prywatnych, żeby tą wodę zacząć magazynować, bo ogólnie w Polsce pozbywamy się zbyt szybko wody. Panie wójcie, ja jeszcze zostanę przy inwestycjach. Remont chodnika w miejscowości Breń przy ruchliwej drodze krajowej. No, jedna z najbardziej wyczekiwanych przez mieszkańców inwestycji. Wiem, że sfinansowana ze środków pochodzących z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Mieszkańcy pytają, czy będą kolejne tego typu? Będą, ponieważ po powiedzmy kilku miesiącach dyskusji, rozmów i spotkań z Generalną Dyrekcją w końcu otrzymaliśmy dokument, który umożliwia nam sporządzenie porozumienia z Generalną Dyrekcją w zakresie budowy kolejnych odcinków chodników przy drodze krajowej. To jest to porozumienie, o którym mówiłem tu już kilka razy, że zostały wstrzymane te porozumienia. No coś drgnęło, pojawił się projekt porozumienia. Co udało. Co to oznacza? To oznacza, że razem z nowym budżetem zaraz w styczniu rozpoczniemy projektowanie odcinka brakującego chodnika przy drodze krajowej w Brniu i pracujemy również nad tym samym i nad podobnym porozumieniem na Brzozówce. I to jest bardzo istotne, ponieważ droga krajowa niesie duże niebezpieczeństwo dla pieszych i chcemy uzupełnić po prostu chodniki o drugą stronę drogi, gdzie są po jednej stronie. Na Brniu to nawet są odcinki, gdzie nie jest dokończony po jednej stronie. Na Brzozówce chcemy z drugiej strony drogi również budować i tu jest bardzo dobra wiadomość, bo są projekty porozumień, my te porozumienia pewnie będziemy przyjmować w tym roku odpowiednimi uchwałami rad gmin i zabezpieczymy w nowym budżecie pieniądze na to, żeby przystąpić do projektowania, uzyskania pozwolenia na budowę. Trwa budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej w miejscowości Śmigno. Kiedy koniec? No, koniec zaplanowany jest na wrzesień tego etapu tegorocznego, bo jeszcze drugi etap pewnie będzie planowany w przyszłorocznym budżecie. I ta inwestycja jakby idzie zgodnie z harmonogramem. Zresztą mamy sporo inwestycji otwartych. Jest droga zdofinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych Nowe Żukowice-Marek. W zasadzie skończona. Trwają praktycznie prace takie wykończeniowe i rozliczeniowe. Sala gimnastyczna Włókowej w trakcie budowy. Stan surowy już przykryty, zamknięty. Dodatkowo ulica Kościuszki w Lisiej Górze. Ulica Leśna w Lisiej Górze. To znowu dotacja z transportu rolnego. Także tych inwestycji drogowych będziemy za chwilę budować ścieżkę rowerową, która połączy znowu Łukową z Kobierzynem. Także uzupełniamy te brakujące odcinki nawierzchni asfaltowych. W ten sposób również te kruszywa, które naprawdę nas bardzo dużo kosztują co roku, będzie ich odpowiednio mniej, a wzrośnie bezpieczeństwo. Aczkolwiek muszę powiedzieć, że bardzo mocno odczuwamy podwyżki dla nauczycieli. A propos, bo na koniec zmiana tematu. Po pierwsze, czy budżet gminny poradzi sobie z podwyżkami dla nauczycieli, a po drugie, ponieważ
patrzę na wyrok szkolny za pasem. Czy po zlikwidowanych gimnazjach będzie nadmiar pustych sal w szkołach? Nadmiar nie, to znaczy podjęliśmy decyzję na przykład w szkole w Lisiej Górze, gdzie była zawsze zmianowość, że tej zmianowości nie będzie. Wszystkie dzieci będą miały po prostu zajęcia do południa, wykorzystując właśnie te sale, które w jakiś sposób zostały wolne. Dokupiliśmy po prostu ławek, krzesełek, wyposażyliśmy te sale tak, żeby we wszystkich, bo to przede wszystkim chodzi o tych dzieciaczków 1-3, więc tam znowu te mniejsze ławeczki, tak żeby odpowiednio była ergonomia zachowana. Natomiast jeżeli chodzi o budżet, to budżet gminy, nie tylko naszej, bardzo mocno odczuwa podwyżki. My nie dostaliśmy ani grosza. Pierwsza podwyżka poszła w styczniu 5%. Druga podwyżka idzie teraz od września, kolejne 5% i to już od tej kwoty styczniowej, czyli łącznie to jest kilkanaście procent tak naprawdę podwyżki. Przecież za tą podwyżką zasadniczej pensji idzie podwyżka wszystkich pochodnych, idzie podwyżka wszystkich dodatków wiejskiego, motywacyjnego, stażowego. Więc To oznacza około 1 000 000 złotych więcej w budżecie gminy Lisia Góra, który musimy gdzieś z radnymi znaleźć. 500 000 złotych już żeśmy uzupełnili oświatę przed wakacjami i w tej chwili pewnie we wrześniu, najpóźniej w październiku, będziemy uzupełniać o kolejne 500 000 złotych. I tak naprawdę pytanie skąd? Jak mam być szczery, to będziemy szukać oszczędności. To wszystko może odbyć się kosztem, czy na pewno się odbędzie kosztem inwestycji. Jakich, panie wójcie? Trudno mi powiedzieć. Jeszcze nie wiemy. Pewnie będzie szukanie po trochę na różnych inwestycjach. Być może się uda z pewnych oszczędności przetargowych tą kwotę przynajmniej częściowo znaleźć i zabezpieczyć. Natomiast rzeczywiście jest to nie w porządku, bo to jest tak, jakbym ja podjął decyzję, że pani redaktor dostanie podwyżkę, ale ktoś tą podwyżkę by pani musiał zapłacić i uzupełnić w budżecie. Jak się daje podwyżkę, to powinno się zabezpieczyć na to środki finansowe i gminy bardzo mocno odczują i odczuwają tą podwyżkę. Zobaczymy, są zapewnienia, że my jakieś pieniądze dostaniemy, ale my tych pieniędzy nie widzimy. Pierwsze poszły w styczniu, podwyżki kolejne teraz we wrześniu, my ani grosza jeszcze nie zobaczyliśmy. Nauczyciele nie wykluczają powrotu do strajku. Spodziewa się pan kolejnego protestu nauczycieli? Mamy zebranie z dyrektorami szkół w piątek. Pewnie będą mieć jakieś bliższe informacje, jakie są odczucia nauczycieli, natomiast w naszych szkołach. Natomiast pewnie jest to decyzja ogólnopolska, więc jakiegoś bezpośredniego wpływu na to my nie będziemy mieć. Ogłoszono tak 2 tygodnie września na referendum, więc będą wtedy wyniki. Natomiast mówię, ten strajk jest w jakiś sposób trochę poza nami, natomiast to, że tak strasznie wzrosły koszty utrzymania placówek oświatowych, to jest coś, co odczuwamy naprawdę bardzo mocno na własnej skórze i nie wygląda to dobrze. Więcej o tym w wiadomościach RDN. Arkadiusz Mikuła, wójt Lisiej Góry, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.